Cześć, witam ponownie. Przerwiemy sobie kampanię fińską, która zakończyła się na czwartym scenariuszu. Pójdziemy może za chwilę dalej. Natomiast w tej chwili zajmiemy się kampanią, którą wypuścili najnowszą, Red Star, czyli wreszcie gramy nie tylko Niemcami, ale wreszcie zagramy Sowietami, tak? Związkiem Radzieckim zagramy. Tutaj mamy, jeżeli chodzi o scenariusze, jeżeli chodzi o całą tą kampanię, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tych scenariuszy. Zaczynamy w 1938 roku. Z Japończykami, później przechodzimy do 39 rok, jeszcze July, czyli jeszcze mamy spokój na froncie wschodnim, czyli tutaj możemy z Japończykami walić się, i tutaj Żukow, który przechodzi do kontrataku, i mamy 39 rok i oczywiście wygrywamy to, te trzy kampanie, znaczy te trzy scenariusze. Wygrywamy, bo musimy to wygrać. I niestety przychodzimy do września 1939 roku. Atakujemy Polskę. No cóż, nie jest to przyjemny scenariusz dla nas. Przegrywamy to i przegrywamy to dość szybko. Tam jest chyba 18, nie wiem, 18 chyba kolejek. Dość szybko nas oni wykończą. No ale realia takie akurat były tej wojny w tamtych czasach, że historyczne, że niestety nie mieliśmy wielkich szans. Coś tam mamy trochę piechoty, mamy trochę tego wojska, ale przegrywamy to zdecydowanie i to dość szybko. I no trudno, gramy Rosjanami, więc trzeba to zrobić jak najszybciej, więc tam chyba 12-13 tur to jest góra, gdzie zdobywamy wszystkie te główne punkty. I przechodzimy do wojny z Finlandią. To co mieliśmy na tym, co w tej chwili ja robię, że ten kampania fińska. Mamy tutaj kampanii fińskiej, mamy pięć. Zrobili tylko jedną tą polską, no bo właściwie to nie było szans, żeby tu zrobili jakieś więcej scenariuszy. Natomiast zrobili dwa razy sumę, zrobili 40, tak, Karelię zrobili. I tutaj mamy dokładnie 5 scenariuszy, jeżeli chodzi o wojnę z Finami, i jeszcze to jest czerwiec 1941 roku. No i tu już mamy lipiec 1941, już mamy problem. Oczywiście Niemcy zaatakowali i mamy 4 scenariusze już z Niemcami. Zaczynamy od Smoleńska. Jest to do wygrania, no wszystkie są do wygrania, tylko spokojnie. Rostow już jest trochę łatwiejszy, mamy więcej wojska, no i obrona Moskwy, tu jest ciężki, trudny scenariusz, ale też sobie z tym scenariuszem poradzimy. Jeżeli zakończymy i wygramy, to oni na 23 kwietnia zapowiedzieli ten Red Steel, następny dodatek, gdzie gramy wojskami sowieckimi, radzieckimi, z tym, że mieli trochę poślizgu, bo oni zapowiadali, że to będzie w pierwszym kwartale, pierwszy kwartał już się skończył chwilę temu. No, ale to ja to rozumiem, i teraz oni to chcą wypuścić 23 kwietnia. Może być znowu poślizg, ale jeżeli tam będzie parę dni poślizgu, to
To jest ok. Będzie to następny dodatek, który oczywiście też jest dość kosztowny, jeżeli chodzi o pieniążki, dlatego że oni te dodatki dają w granicach 15 dolarów. No jest to dość dużo pieniędzy. A nie jest tych znowu scenariuszy tak wiele. No kto jest zapalonym graczem, to sobie może to wykupić. Czyli co, zaczynamy od pierwszego scenariusza. Tutaj mamy dość łatwą przeprawę, trzeba przegonić Japończyków. Z tym, że ja tego nie będę w tej chwili robił, ja tylko chciałem zapoznać z tym. Mamy tutaj 13. To, co zapowiadają w Red Steel, będzie 16. I Red Steel, tutaj Moskwa, kończymy na grudzień 41, a Red Steel zaczyna się od stycznia 42 i już będziemy troszkę Niemców przeganiać. Okej, okay. Zobaczymy co oni nam tutaj dadzą. Jeżeli nie, to zaczniemy ten Red Star grać. Okej, okay. Na razie dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.